Kapryśne były losy sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Tylko najstarszy i najmłodszy żyli długo i zasiadali na tronach. Jeszcze za życia Kazimierza najstarszy syn, Władysław, objął tron Czech i Węgier. Po śmierci Kazimierza rządził Polską niespełna 9 lat Jan Olbracht i wsławił się klęską podczas wyprawy na Wołoszczyznę. Za króla Olbrachta wyginęła szlachta, ukuto powiedzenie. Kronikarz napisał o nim: był dowcipny, śmiały, wielgomyślny, ale się fortuna z nim nieprzyjacielsko obchodziła. Zmarł w Toruniu w 1501 roku w stanie kawalerskim, mając 42 lata. Dalszych 5 lat panował Aleksander Jagiellończyk. Był rozrzutny i zastawiał kolejno dochody tak, że kiedy umarł, nie bardzo było co zastawiać, a dwór niekiedy i żywność brał na kredyt. Wtedy to w roku 1506 zaczęło się 42-letnie panowanie Zygmunta, zwanego później Starym.